Ja myślę, że ten mecz Szwecji z Danią pokazał nam wczoraj, że tak naprawdę można grać świetnie w grupie i przyjechać tutaj na tą 1/8 i tak naprawdę w 60 minut pożegnać się z tym wszystkim. I to nam dało chyba dużo wiary w to, żeby tutaj wyjść i zawalczyć o to. Tak naprawdę 60 minut pracy i udało się. To jest niesamowite. Naprawdę, ja będę to powtarzać, że nie było żadnych logicznych przesłanek do tego, żebyśmy my dzisiaj wygrały ten mecz, bo przecież Węgierki mają tak klasowe zawodniczki, które na co dzień grają i w Lidze Mistrzeń, i w Pucharach Europejskich, w tak fantastycznych klubach, z tak ogromnym doświadczeniem, a my mamy dość młody zespół, który łapie doświadczenie, a może oparty jest na paru doświadczonych zawodniczkach, ale Monika Kobylińska, Aneta Łabuda, Asia Gadzina, no to są bardzo młode zawodniczki, które przyjechałeś tutaj uczyć. Zostawiłyśmy tyle zdrowia i tyle serca na parkiecie, że nam się należało od pierwszej minuty to zwycięstwo. Myślę, że trochę sędziowie dzisiaj byli mocno po stronie Węgierek. Dwa czyste karne w końcówce, nieodgwizdane w ogóle. Udało się. Udało się. Wielki szacunek dla moich dziewczyn.